Na film zaprasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Witamy na po raz kolejny na krakowskim zjeździe szkół dla ekorozwoju. Jesteśmy tutaj, mam nadzieję, prawie komplecie. Miejsc nie zostało wiele, więc chyba tak. Mam nadzieję, że będzie to czas dla Państwa bardzo inspirujący i z wieloma pomysłami powrócicie do swoich szkół. Niezmiernie się cieszę, że jesteśmy na zjeździe szkół dla ekorozwoju. Spotykamy się już 12 raz w Krakowie, w Nowej Hucie w tym roku. Program nasz się rozwija z roku na rok, ale widzimy, że są jednak regiony, które są wiodące w tym naszym przedsięwzięciu wspólnym. I tutaj wyróżnia się na pewno region Warmii-Mazur, który jest już wiodący od kilku lat w sensie liczby, jakości, pomysłowości właśnie tych rozwiązań proekologicznych. Ale to, co dla mnie jest najbardziej ciekawe, jest właśnie to, co się udało na Mazurach, mianowicie doprowadzić do współpracy pomiędzy samorządami, Wojewódzkim Funduszem, szkołami. I jest to rzeczywiście takie środowisko, które przynajmniej z perspektywy Krakowa jest pozazdroszczenia. W Małopolsce próbujemy też rozwijać program coraz bardziej. No i może się nam uda doścignąć Warmię i Mazury i zjazd będzie może za rok właśnie na Warmii. Będziemy oglądać, jak to wszystko wygląda w praktyce. 99 szkół i przedszkoli otrzymało w tym roku certyfikat międzynarodowy zielonej flagi, 15 placówek Krajowy Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Ja z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować nauczycielom za zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz środowiska województwa warmińsko-mazurskiego. Działania, które organizowaliśmy przez te 3 lata, były działaniami tak naprawdę, które kontynuujemy od wielu, wielu lat. Elska Czwórka postrzegana jest jako szkoła ekologiczna, dlatego też dla nas ta nagroda jest niejako nominacją, ale też jest takim wyróżnieniem prestiżowym i jest zobowiązaniem do dalszych działań. Mamy nadzieję, że współpraca z panią Alą Szarzyńską, kierownikiem Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie, przyczyni się do tego, że mimo iż teraz nie możemy się ubiegać o zieloną flagę ponownie, musimy 3 lata pracować samodzielnie, ale myślę, że przy współpracy pani Ali Szarzyńskiej, przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, te działania nasze również będą służyć najbliższemu otoczeniu. Przedszkole miejskie numer 6 w Iławie. I długa nazwa. Przedszkole miejskie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim. Kolejne przedszkole. Przedszkole niepubliczne Jedyneczka w Olecku. Przedszkole numer 1 w Olonecie. Tworzyliśmy sieć elbląskich szkół zielonej flagi. Taki tytuł naszych wspólnych działań był na samym początku, dlatego że przystępowały do niego szkoły. Dzisiaj nazywamy się Elbląska Sieć Zielonej Flagi, bo weszło w nią, w jej działania 33 placówki
z różnych poziomów. I przedszkola, bursa, ośrodek wychowawczy, licea, gimnazja i szkoły podstawowe. Z ekologią jesteśmy związani już prawie od 7 lat. Na swoim koncie mamy certyfikat lokalny, zieloną flagę, kolejny certyfikat lokalny, rok przerwy, ponieważ trochę nie dopełniliśmy formalności i kolejna zielona flaga. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Głównymi naszymi działaniami i zadaniami, jakie sobie przyjęliśmy, to było stworzenie zielonego ogródka przyszkolnego. Był to ziołowy ogródek, który od początku do końca dzieci pielęgnowały, zasadzały sadzonki, wysiewały wcześniej nasionka, następnie pielęgnowały ogród aż do momentu zbioru. Drodzy Państwo, jeszcze chwileczkę cierpliwości. Cieszymy się bardzo ze wszystkich sukcesów. Tylko sukces ma zawsze szefów. Przez Warmię i Mazury przejeżdża pociąg programu Szkoły dla Ekorozwoju z wielkim pędem, zachęcając, zapraszając wszystkie placówki z całego terenu warmińsko-mazurskiego. Na pewno w lokomotywie tego pociągu, który tak bardzo mocno przejeżdża przez nasze województwo, zasiada za błogosławieństwem prezesa, pani Beata Kunc. Bardzo chcemy Ci, Batko, podziękować. Zapraszamy Cię do siebie. Pani Beato, z wyrazami podziękowania za miłą i owocną współpracę oraz wspieranie nas w działaniach ekologicznych programu Szkoły dla Ekorozwoju w roku szkolnym 2013-14. Wdzięczni nauczyciele z województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. No, słuchajcie, pociąg by nie jechał, gdyby nie miał odpowiedniego paliwa. A tym paliwem na pewno, z wielkim przekonaniem, takim paliwem, który do nas mówi: pisz, nie poddawaj się, walczy, dlaczego nie, zaraz u Ciebie będę, zaraz Ci pomogę, nie poddawaj się, no nie płacz, zrobimy to jeszcze raz. Tak, na pewno pani dyrektor wyrazi zgodę, która nas wspiera. Paliwo, które dodaje nam poweru, paliwo, które zmusza nas do działania. Paliwo, które mobilizuje, paliwo, które prowadzi nas pod każdą górkę, to jest... Dziękuję, brawa Państwu. Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu ogromnych podziękować płynących z naszych serc, bo to właśnie dzięki funduszom, które Ala zabezpieczyła w swoich projektach, które pozyskała z funduszu, możemy tu być tak licznie. Nie czarujmy się. Niewiele placówek byłoby stać, żeby przyjechać na taki wyjazd do Krakowa. Także ogromne bijanie brawa! Warmia i Mazury! Dziękuję!